Euroregion Śląsk-Cieszyński już od 25 lat prężnie działa po polskiej i czeskiej stronie, budując współpracę regionalną o transgranicznym charakterze. To nic innego jak umowa o współpracy, której stronami są Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA oraz czeski partner. W czwartek 20 kwietnia w Cieszyńskim Teatrze odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca i promująca 25 lat istnienia euroregionu. Myślę, że to co takim wyznacznikiem było tego okresu, tych 25 lat, to taka mrówcza, naprawdę pozytywistyczna praca u podstaw. To jest podstawa współpracy transgranicznej z partnerstwem międzynarodowym, właśnie ze współpracą transgraniczną. No generalnie jest tak, jak w każdym dobrym związku, czyli trzeba go pielęgnować, dbać o niego regularnie. I to jest te wszystkie inwestycje, to wszystko, co udało się zrobić, co jest takimi sztandarowymi przykładami. Celowo nie wymieniam, żeby czegoś nie pominąć, ale jak wiemy, jest tego bardzo, bardzo dużo. W zasadzie w każdej z gmin strony polskiej, strony czeskiej coś takiego pozostało przez te 25 lat. Oczywiście była też trauma COVID-u, trauma zamkniętej granicy. To tę współpracę troszeczkę zmieniło, ustawiło w inny sposób. Zresztą dalej nad tym pracujemy. Słowem, 25 lat po prostu ciężkiej pracy, ale myślę, że coraz więcej efektów, coraz więcej dobrego, a to co dla nas chyba najważniejsze, że każdy samorząd po stronie polskiej ma dzisiaj swojego przynajmniej jednego partnera po stronie czeskiej. To też świadczy o tym, że zwyczajnie jest potrzeba takiej współpracy tutaj w obszarze Euroregionu Śląsk-Cieszyński. No i to co chyba szczególnie ważne dla mnie, to to, że udało się ładnie w tej współpracy euroregionalnej zszyć tę cieszyńską część, Śląsk-Cieszyński, z tą częścią Jastrzębia-Zdroju i Godowa. To jest taka współpraca trochę ponad historycznymi granicami. Baliśmy się tego, kiedy euroregion powstawał, jak to wszystko, jak się kolokwialnie mawia, zaskoczy, ale myślę, że to wyszło naprawdę dobrze i mamy ten sukces, ale i wiele, wiele innych związanych z zarówno inwestycjami, jak i takimi działaniami miękkimi, międzyludzkimi, tymi, które często właśnie finansujemy w ramach Funduszu Małych Projektów. Cieszy fakt, że wszystkie projekty, które realizowaliśmy na pograniczu polsko-czeskim, zostały rozliczone, zostały sfinansowane. Nie było takich sytuacji, żebyśmy musieli, można powiedzieć, środki zwracać, więc to też świadczy o profesjonalizmie ludzi, którzy pracowali w tym czasie, którzy przygotowywali te projekty, rozliczali. Dla dobra mieszkańców, bo każda droga, każdy amfiteatr, każda ścieżka rowerowa, czy każda pozostała infrastruktura, którą wybudowaliśmy, to przecież nie do siebie dla pracowników poszczególnych urzędów, ale robiliśmy to dla dobra ludzi tu żyjących, również dla nas. I myślę, że to jest taka radość i satysfakcja z tego, że udało nam się wiele rzeczy pozytywnie rozstrzygnąć. Czego Wam życzyć? No bo jak to jubileusz, urodziny, to czego życzyć na kolejne lata? Żeby ci, którzy pójdą po nas, mieli też takie wezwania, takie przemyślenia jak my, że chcemy coś robić społecznie, chcemy rozwijać ten nasz euroregion i aby nowy duch, który im będzie towarzyszył, był jeszcze lepszy od naszego. W trakcie konferencji podpisano m.in. jubileuszowe deklaracje o współpracy na rzecz dalszej wymiany dobrych praktyk. Z kolei w piątek 21 kwietnia w Jasienicy odbyła się konferencja poruszająca temat kryzysu na granicach, zwłaszcza w czasie pandemii, w kontekście nowych wyzwań dla obszarów przygranicznych. Tematyczna konferencja z udziałem naszych partnerów z Eurodystryktu Pamina, z którymi wspólnie pracujemy nad rozwiązaniem specjalnego statusu mieszkańców pogranicza, to na takie sytuacje właśnie jak się stały podczas epidemii i zamknięcia granic. Wydarzenie w teatrze uświetniły występy zespołów ludowych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.